Gdy osiadły popioły II wojny światowej, rzucając długie cienie na świat zmęczony latami konfliktu, zaczęły pojawiać się mroczne podteksty. Rok to 1945, a upadek III Rzeszy zostawił w swoim śladzie szlak notorycznych zbrodniarzy wojennych, którzy jak szczury uciekają z tonącego statku. Wśród nich są nazwiska wyryte w niesławie: Adolf Eichmann, Józef Mengele, Klaus Barbie. Ludzie odpowiedzialni za niewypowiedziane okrucieństwa, teraz desperacko starający się uniknąć sprawiedliwości, która na nich czeka. To era szlaków, szczurów, tajnych tras ucieczki, przewijających się przez Europę do odległych miejsc, takich jak Argentyna, Syria i Egipt. Zorganizowane przez sieci sympatyków i ułatwione przez organizacje takie jak Watykan i Czerwony Krzyż, te trasy służyły jako linia życia dla tych, którzy uciekali przed pętlą odwetu. Jak te notoryczne postaci wymknęły się sprawiedliwości i kto były te tajemnicze postacie, które pomagały w ich ucieczce? Na tym mrocznym tle wyłania się nieugięty łowca, symbol sprawiedliwości w świecie zmagającym się z horrorami Holokaustu. Simon Wiesenthal, sam będąc ocalałym z nazistowskich obozów koncentracyjnych, poświęcił swoje życie na ściganie tych, którzy zorganizowali ludobójstwo. Jego misja to nie tylko zemsta, ale krucjata, aby upewnić się, że świat nigdy nie zapomni o popełnionych okrucieństwach. Dążenie Wiesenthala do sprawiedliwości doprowadza do schwytania kluczowych postaci takich jak Eichmann, tak zwany architekt Holokaustu, schwytany w swojej argentyńskiej kryjówce w 1960 roku i postawiony przed sądem. Ale pytanie wisi w powietrzu jak uporczywa mgła. Ilu jeszcze uniknęło schwytania? Ich zbrodnie zanikają w annałach historii. Jak trafnie zauważyła Anna Frank, to co się stało, nie może zostać odwrócone, ale można zapobiec jego ponownemu wydarzeniu. Czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z niewygodnymi prawdami powojennych lat? By zbadać ciemne korytarze ucieczki i unikania, które pozwoliły niektórym z najbardziej haniebnych zbrodniarzy historii zniknąć w nocy, dołącz do nas, odkrywając splątaną sieć szlaków szczurów, niestrudzone wysiłki Simona Wiesenthala oraz nawiedzające dziedzictwo nazistów, którzy uniknęli sprawiedliwości. Witamy w dzienniku Juliusza Cezara. Echa sprawiedliwości. Procesy norymberskie i rozliczenie zbrodni nazistowskich. W następstwie niszczycielskiej II wojny światowej w mieście Norymberga w Niemczech rozegrało się historyczne wydarzenie sądowe. Procesy norymberskie, trwające od 20 listopada 1945 roku do 1 października 1946 roku, były serią trybunałów wojskowych, które stanowiły przełomowy moment w prawie międzynarodowym. Ta bezprecedensowa seria procesów oskarżyła prominentnych liderów nazistowskich Niemiec o zbrodnie, które wstrząsnęły sumieniem ludzkości. Procesy odbywały się w Pałacu Sprawiedliwości, miejscu wybranym ze względu na jego symboliczne znaczenie i odpowiednie warunki logistyczne, pomimo częściowych uszkodzeń w czasie wojny. Procesy były prowadzone w czterech głównych kategoriach: zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz nowy koncept prawny, spisek w celu popełnienia wyżej wymienionych zbrodni. Oskarżeni to wysoko postawieni oficerowie wojskowi, politycy, przemysłowcy i lekarze. Każdy z nich oskarżony o uczestnictwo w systematycznym mordowaniu milionów ludzi podczas Holokaustu oraz innych zbrodni wojennych. Wśród oskarżonych byli tacy ludzie jak Wilhelm Keitel, Alfred Jodl i Ernst Kaltenbrunner. 24 z najbardziej prominentnych nazistów stanęło przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Wśród nich notoryczne postacie jak Hermann Göring, Rudolf Hess i Joachim von Ribbentrop. Cień Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera i Józefa Goebbelsa unosił się nad postępowaniem, chociaż uniknęli oni sprawiedliwości poprzez samobójczą śmierć w ostatnich dniach wojny. Göring zauważalnie był często wokalny podczas procesów, zuchwale broniąc działań reżimu nazistowskiego. Procesy były tyglem tradycji prawnych, łącząc elementy systemów prawnych anglosaskich i kontynentalnych. Postępowania były tłumaczone jednocześnie na języki angielski, francuski, rosyjski i niemiecki, czyniąc je jednymi z pierwszych głównych procesów o takim poziomie złożoności językowej. Ten językowy wyczyn został osiągnięty dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii i zespołu umiejętnych tłumaczy. Oskarżenie przedstawiło oszałamiającą ilość dowodów, w tym przerażające zeznania świadków
i obszerne dokumenty. Świat poznał pojęcie ludobójstwa poprzez te procesy z relacjami o systematycznym wyniszczaniu Żydów, Romów i innych grup. Filmy z wyzwolonych obozów koncentracyjnych, ukazujące nieludzkie warunki i skalę zbrodni, pozostawiły niezatarte wrażenie na sali sądowej i tych, którzy śledzili procesy na całym świecie. Główny prokurator Robert Hugh Jackson słynnie stwierdził: zła, które staramy się potępić i ukarać, były tak przemyślane, tak złośliwe i tak niszczycielskie, że cywilizacja nie może tolerować ich ignorowania. Jednym z najważniejszych wyników było ustanowienie zasad kodeksu norymberskiego, zestawu wytycznych etycznych dla eksperymentów medycznych. Było to odpowiedzią na nieludzkie eksperymenty medyczne przeprowadzane na więźniach przez nazistowskich lekarzy, na czele z takimi postaciami jak Karl Brandt i Wiktor Brack. Kodeks norymberski położył fundamenty dla współczesnej etyki medycznej i ochrony ludzkich podmiotów w badaniach. Pomimo pewnych krytyk dotyczących podstaw prawnych procesów i zarzutów o sprawiedliwość zwycięzców, procesy norymberskie były przełomowe w ustanawianiu, że nie tylko państwa, ale również osoby mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za zbrodnie wojenne. Ustanowiły one precedens dla przyszłych międzynarodowych procesów, w tym tych dotyczących zbrodni wojennych w Jugosławii i Rwandzie. Telford Taylor, amerykański prokurator w procesach, podkreślił ich historyczne znaczenie, stwierdzając: to, że cztery wielkie narody, przepełnione zwycięstwem i dotknięte krzywdą, powstrzymują rękę zemsty i dobrowolnie oddają swoich pojmanych wrogów pod sąd prawa, jest jednym z najbardziej znaczących hołdów, jakie moc kiedykolwiek złożyła rozumowi. Procesy nie tylko ścigały, one również uniewinniały. Uniewinnienie Hansa Fritzscha i Franza von Papena, wśród innych, pokazało, że trybunały były czymś więcej niż narzędziami zemsty. Były one forami sprawiedliwości. Ten aspekt procesów był kluczowy w ustanowieniu ich legitymacji i przestrzeganiu zasad prawa i uczciwości. Jak trafnie stwierdził sędzia Jackson, na podstawie zapisu, na którym oceniamy tych oskarżonych, historia oceni nas jutro. Cienie wczoraj. Rozplątywanie sieci Odessa i szlaków szczurów. W następstwie II wojny światowej, kiedy świat zmagał się z ujawnieniem Holokaustu i zniszczeniem wojennym, aktywnie działała tajna sieć, która pomagała w ucieczce nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Ta tajna operacja, znana jako sieć Odessa i szlaki szczurów, była złożoną siecią tras i kontaktów, które ułatwiały ucieczkę nazistów z Europy do Ameryki Południowej i dalej. Szacuje się, że tysiące nazistów uciekło za pomocą tych sieci, chociaż dokładna liczba pozostaje niepewna. Termin Odessa, akronim od Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, Organizacja Byłych Członków SS, był uważany za założony przez byłych członków SS, elitarnej formacji partii nazistowskiej. Uważa się, że ta tajemnicza organizacja została utworzona z zamiarem stworzenia sanktuarium dla uciekinierów nazistowskich. Miejsca, w którym mogliby uniknąć sprawiedliwości, a może nawet planować odrodzenie. Dokładna data założenia Odessa jest nieznana, ale uważa się, że była operacyjna od 1946 roku. Równocześnie szlaki szczurów, sieć tras ucieczki, rozciągały się jak sieć pająka po całej Europie, prowadząc do bezpiecznych schronień w krajach takich jak Argentyna, Brazylia i Chile. Trasy te były wspierane przez różnorodną grupę współpracowników, w tym współczujących duchownych byłych faszystów, a nawet niektórych zagranicznych urzędników państwowych. Wśród nich wyróżniał się biskup Alois Hudal, katolicki biskup z Rzymu, któremu przypisuje się pomoc wielu nazistom w ich ucieczce. Jedną z najbardziej niesławnych postaci, która uciekła przez te sieci, był Adolf Eichmann, architekt Holokaustu. Eichmann został potajemnie przetransportowany do Argentyny, gdzie żył pod pseudonimem, aż do jego dramatycznego schwytania przez agentów izraelskiego Mossadu w 1960 roku. Jego schwytanie i późniejszy proces w Jerozolimie przyciągnęły międzynarodową uwagę do kwestii uciekających nazistów. Innym notorycznym uciekinierem był Józef Mengele, anioł śmierci, znany z nieludzkich eksperymentów medycznych w Auschwitz. Mengele znalazł schronienie w Ameryce Południowej, unikając schwytania przez resztę swojego życia. Żył w Brazylii pod pseudonimem Wolfgang Gerhard i zmarł w 1979 roku
Jego prawdziwa tożsamość została odkryta dopiero po śmierci. Szlaki szczurów działały przez różne środki, od sfałszowanych dokumentów i paszportów do dyskretnych układów transportowych. Trasy często zaczynały się w chaosie powojennej Europy, przeplatając się przez kraje takie jak Austria i Włochy. Watykan był przedmiotem kontrowersji w tym kontekście, z zarzutami o jego zaangażowanie, chociaż to pozostaje przedmiotem debaty i domysłów. Zaangażowanie postaci takich jak Hudal i innych związanych z Watykanem zostało udokumentowane, ale zakres instytucjonalnego zaangażowania wciąż nie jest jasny. Najpopularniejszym miejscem docelowym dla tych uciekinierów była Argentyna, za prezydentury Juana Perona, który z różnych praktycznych i ideologicznych powodów przyjmował wielu byłych nazistów. Brazylia, Paragwaj i inne kraje Ameryki Południowej stały się również schronieniem dla tych osób. Reżim Perona, sympatyzujący z ideologiami faszystowskimi, zapewniał idealne schronienie dla nazistów, którzy starali się odbudować swoje życie z dala od Europy. Szlaki szczurów i sieć Odessa nie tylko ułatwiły ucieczkę zbrodniarzy wojennych, ale także uwydatniły złożone realia geopolityczne powojennego świata. Rozpoczęcie zimnej wojny sprawiło, że byli nazistowscy zostali poszukiwani przez Zachód i Wschód ze względu na ich wiedzę i doświadczenie, co dodatkowo komplikowało starania o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ta geopolityczna GRA czasami miała pierwszeństwo przed dążeniem do sprawiedliwości za zbrodnie wojenne. Wpływ tych sieci rozciąga się poza historyczne i wpływa na sferę kulturową. Inspirowały one liczne książki, filmy i teorie spiskowe, podkreślając trwałe zafascynowanie i przerażenie tym ciemnym rozdziałem historii. Dzieła takie jak powieść Frederica Forsytha, Plik Odessa i jej adaptacja filmowa przyciągnęły historię tych sieci do szerszej publiczności. Cienie i rakiety. Kontrowersyjna saga operacji Paperclip. Gdy osiadały prochy II wojny światowej, rozwinęła się tajna operacja nie na polach bitew, ale w cichych korytarzach władzy. Operacja Paperclip, tajemniczy i moralnie dwuznaczny rozdział, w powojennej historii się rozpoczęła. Jej misją było rekrutowanie najbardziej błyskotliwych niemieckich umysłów naukowych na korzyść Stanów Zjednoczonych podczas rozkwitającej zimnej wojny. Oficjalnie zatwierdzona przez prezydenta Harry'ego Trumana w sierpniu 1945 roku, operacja ta oznaczała dramatyczny zwrot w powojennej polityce, priorytetyzując zyski naukowe ponad wysiłki denazyfikacji. Zainicjowana przez Joint Intelligence Objectives Agency w 1945 roku, operacja Paperclip miała na celu wykorzystanie naukowych osiągnięć nazistowskich Niemiec, szczególnie w dziedzinie lotnictwa i rakietnictwa. W świecie powojennego szpiegostwa i rywalizacji naukowej niemieccy naukowcy, z których niektórzy byli byłymi nazistami, byli postrzegani jako kluczowe aktywa w przeciwdziałaniu radzieckiemu zagrożeniu. GIOA, pod przywództwem osób takich jak generał-major Hugh Knerr, manewrowało przez moralne pole minowe, balansując między wymogami zimnej wojny a mrocznymi historiami swoich rekrutów. Nazwa operacji Paperclip pochodziła od spinaczy, którymi dołączano nowe profile naukowców do ich członkostwa w partii nazistowskiej i przynależności do SS, skutecznie oczyszczając ich przeszłość. Ten akt wymazywania lub przeoczenia ich nazistowskich historii był pragmatyczną, lecz kontrowersyjną decyzją napędzaną strategicznymi imperatywami zimnej wojny. GIOA często znajdowało się w delikatnej sytuacji, spotykając się z kontrolą zarówno rządową, jak i publiczną. Ponad 1600 niemieckich naukowców, inżynierów i techników zostało przewiezionych do Stanów Zjednoczonych w ramach operacji Paperclip, co miało głębokie implikacje dla amerykańskich programów kosmicznych i obronnych. Wśród najbardziej znanych był Wernher von Braun, były członek SS i techniczny geniusz za programem rakiety V2, pierwszym na świecie dalekosiężnym kierowanym pociskiem balistycznym używanym przeciwko siłom alianckim. Podróż von Brauna z Peenemünde, miejsca jego wojennych badań, do kluczowej roli w amerykańskim programie kosmicznym uosabia skomplikowane dziedzictwo operacji. Von Braun i jego zespół początkowo stacjonowali w Fort Bliss w Teksasie, gdzie pracowali nad technologią rakietową dla Armii Stanów Zjednoczonych. Ich doświadczenie odegrało kluczową rolę w rozwoju rakiety Redstone, która wystrzeliła pierwszy żywy pocisk balistyczny
z głowicą nuklearną, a później wyniosła pierwszego amerykańskiego satelitę, Explorer 1, co stanowiło przełomowy moment w wyścigu kosmicznym. Stanowiło to znaczący zwrot od dni operacji Crossbow, kiedy siły alianckie celowały w miejsca produkcji VAU-2. Operacja sięgała poza rakietnictwo. Hubertus Strughold, znany jako ojciec medycyny kosmicznej, był kolejnym wysoko postawionym rekrutem. Pomimo późniejszych zarzutów o zbrodnie wojenne związane z eksperymentami na ludziach, Strughold wniósł znaczący wkład w program medycyny lotniczej Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Jego praca była kluczowa w przygotowaniu amerykańskich astronautów do warunków panujących w kosmosie, chociaż jego dziedzictwo pozostaje skażone przez jego przeszłe powiązania. Operacja Paperclip nie była pozbawiona krytyków. Etyczne implikacje zatrudniania byłych nazistów, z których niektórzy byli zamieszani w zbrodnie wojenne, wywołały debaty w rządzie Stanów Zjednoczonych i wśród opinii publicznej. Operacja poruszyła głębokie pytania o równowagę między moralną odpowiedzialnością a strategiczną koniecznością. Krytycy tacy jak senator J. William Fulbright argumentowali przeciwko zatrudnianiu osób o wątpliwej przeszłości, podkreślając moralny koszt takich decyzji. Wpływ tych niemieckich naukowców na technologię Stanów Zjednoczonych był niezaprzeczalny. Ich praca była kluczowa w rozwoju rakiety Saturn V, która ostatecznie umożliwiła lądowania na Księżycu w ramach programu Apollo. Von Braun w szczególności stał się wybitną postacią w NASA, pełniąc funkcję dyrektora Marshall Space Flight Center i stając się symbolem kosmicznych ambicji Stanów Zjednoczonych. Jego dziedzictwo jednak jest dychotomią osiągnięć naukowych i współudziału w zbrodniach wojennych. Ale cienie ich przeszłości nigdy całkowicie nie zniknęły. Przez całą swoją karierę w Stanach Zjednoczonych CI naukowcy nieśli ze sobą złożoność i sprzeczności swoich wcześniejszych powiązań i działań. Operacja Paperclip pozostaje zróżnicowanym i kontrowersyjnym rozdziałem w historii, uosabiającym moralne dwuznaczności i strategiczne kalkulacje ery zimnej wojny. Operacja, owiana tajemnicą i moralną kontrowersją, nadal wywołuje debaty i refleksje nad ceną technologicznego i naukowego postępu. Jak skomentował historyk Clarence Lasby, operacja Paperclip była dziwnym małżeństwem wygody między amerykańskim rządem a grupą niemieckich ekspertów od rakiet, w którym obie strony wykorzystywały się nawzajem dla własnej najlepszej korzyści. Zacieranie cieni. Skomplikowana droga denazyfikacji Niemiec. Wśród ruin powojennych Niemiec rozpoczęło się monumentalne i bezprecedensowe zadanie – proces denazyfikacji. Ten ambitny program, uruchomiony w 1945 roku, miał na celu oczyszczenie niemieckiego społeczeństwa, kultury, prasy, gospodarki, wymiaru sprawiedliwości i polityki z wszelkich pozostałości ideologii narodowo-socjalistycznej. Inicjowany przez siły alianckie, denazyfikacja była kamieniem węgielnym w odbudowie demokratycznego społeczeństwa niemieckiego. Jej celem było nie tylko wyeliminowanie wpływu nazistów, ale także wzbudzenie demokratycznej świadomości wśród Niemców. Gdy siły alianckie podzieliły Niemcy na 4 strefy okupacyjne, każda z nich podchodziła do denazyfikacji z różnym natężeniem i metodologią. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja i Związek Radziecki dążyły do wyeliminowania wpływu partii nazistowskiej i zrehabilitowania niemieckiego społeczeństwa, różniąc się jednak strategiami i naciskami. Strefa amerykańska wprowadziła najbardziej kompleksowy program denazyfikacji, podczas gdy strefa radziecka wykorzystała ten proces do ustanowienia komunistycznej przyczółki. Strefa amerykańska była świadkiem najbardziej energicznych wysiłków denazyfikacyjnych. Władze amerykańskie wprowadziły program, który wymagał od Niemców wypełnienia Fragebogen, kwestionariuszy, aby ustalić ich poziom zaangażowania w reżimie nazistowskim. Ponad 13 milionów Niemców przeszło ten proces selekcji, tworząc ogromne zadanie administracyjne. Metoda ta była jednak krytykowana za bycie zarówno nadmiernie biurokratyczną, jak i powierzchowną, często nie potrafiąc odróżnić prawdziwych sympatyków nazistów od tych, którzy dołączyli z wygody. Strefa brytyjska skupiała się bardziej na odbudowie społeczeństwa obywatelskiego i mniej na środkach karnych, co skutkowało mniej rygorystycznym procesem denazyfikacji. W przeciwieństwie do tego, podejście strefy francuskiej do denazyfikacji było stosowane niespójnie,
często przyćmione przez obawy o bezpieczeństwo i odbudowę. Strefa radziecka dążyła do bardziej surowego podejścia, często wykorzystując denazyfikację jako sposób na usunięcie potencjalnej opozycji wobec ideologii komunistycznych. Jednym z najbardziej znaczących aspektów procesu denazyfikacji były procesy norymberskie, które rozpoczęły się w listopadzie 1945 roku. Te procesy, w których oskarżano głównych zbrodniarzy wojennych, przyciągnęły międzynarodową uwagę do okrucieństw reżimu nazistowskiego. Poza tymi wysokoprofilowymi procesami jednakże leżało ogromne i skomplikowane zadanie oczyszczenia niemieckiej biurokracji, systemu edukacyjnego i każdego aspektu życia codziennego z wpływu nazistów. W bezpośrednich latach powojennych tysiące nazistów zostało usuniętych ze swoich stanowisk, a wiele z nich zostało uwięzionych. Jednakże, gdy zimna wojna nasiliła się, skupienie aliantów zachodnich przesunęło się z denazyfikacji na odbudowę Niemiec jako bastionu przeciwko komunizmowi. Ta zmiana skutkowała stopniowym złagodzeniem wysiłków denazyfikacyjnych i reintegracją wielu byłych nazistów do niemieckiego społeczeństwa, zwłaszcza w obszarach, gdzie ich wiedza była niezbędna. Często pomijanym aspektem denazyfikacji był jej wymiar kulturowy. Alianci zakazali nazistowskich książek, filmów, muzyki i symboli, starając się wyeliminować kulturowe piętno reżimu. Szkoły zostały oczyszczone z nazistowskich nauczycieli i podręczników, a masowy program reedukacji został wdrożony, aby zaszczepić wartości demokratyczne w niemieckiej populacji. Stany Zjednoczone nawet sponsorowały filmy takie jak Gang Hitlera 1944 i Nasza praca w Niemczech 1945, aby edukować Niemców o zagrożeniach nazizmu. Pomimo tych wysiłków, proces miał swoje niedociągnięcia. Wielu byłych nazistów zdołało uniknąć sprawiedliwości, ukrywając swoją przeszłość lub korzystając ze zmieniających się priorytetów aliantów. Pytanie o to, jak głęboko nazizm przeniknął niemieckie społeczeństwo, pozostało przedmiotem debaty. Przy czym niektórzy argumentowali, że proces nie dotarł do głębszych społecznych korzeni ideologii nazistowskiej. Dziedzictwo denazyfikacji jest skomplikowane. Z jednej strony był to kluczowy krok w demontażu totalitarnych struktur reżimu nazistowskiego i przygotowywaniu gruntów dla demokratycznych instytucji Republiki Federalnej Niemiec. Z drugiej strony jego niespójności i ostateczne rozmycie sprawiły, że wielu Niemców czuło, że sprawiedliwość nie została w pełni zaspokojona. Jak zauważył historyk James F. Tent, denazyfikacja była konieczną odpowiedzią na zbrodnie III Rzeszy, ale jej wykonanie było często wadliwe i niekompletne. Między miłosierdziem a współudziałem. Kontrowersyjna rola Watykanu i Czerwonego Krzyża w ucieczkach nazistów. W labiryntowym następstwie II wojny światowej, pośród chaosu i ulgi pokoju, rozwinęła się cienista narracja z udziałem dwóch z najbardziej szanowanych instytucji świata – Watykanu i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Ich domniemane role w pomaganiu zbrodniarzom wojennym nazistowskim w uniknięciu sprawiedliwości były przedmiotem intensywnego, historycznego badania i moralnej debaty. Koniec wojny zobaczył wielu wysoko postawionych nazistowskich urzędników i kolaborantów spieszących się, aby uciec przed siecią aliantów. To właśnie w tym burzliwym okresie niektóre kanały w Watykanie i Czerwonym Krzyżu rzekomo stały się częścią tego, co później nazwano szlakami szczurów, tajnymi drogami ucieczki dla nazistów. Ewidencje wskazują, że do 8 tysięcy członków SS i innych nazistów uciekło przez te szlaki szczurów. Watykan, suwerenna jednostka w sercu Rzymu, był w unikalnej pozycji w tym okresie. Chociaż oficjalnie neutralny podczas wojny, jego powojenne polityki i postawy wobec uciekających nazistów były przedmiotem kontrowersji. Niektórzy historycy sugerują, że niektórzy członkowie hierarchii Watykanu sympatyzowali z antykomunistycznym stanowiskiem wielu nazistów i zmotywowani tym i chaosem powojennej Europy ułatwiali ich ucieczkę. Jednym z najbardziej znaczących przypadków powiązanych z watykańskimi szlakami szczurów był Franz Stangl, komendant obozu zagłady w Treblince. Podobno otrzymał pomoc od rzymskokatolickiego biskupa, aby uciec do Syrii, a następnie do Brazylii. Podobnie biskup Alois Hudal, uznany sympatyk nazistowski,
często był wymieniany jako kluczowa postać w pomaganiu uciekającym nazistom, chociaż zakres jego zaangażowania i oficjalne stanowisko Watykanu pozostają tematami dyskusji. Hudal sam kiedyś powiedział: „Dziękuję Bogu, że pozwolił mi odwiedzić więzienia i przynieść pocieszenie wielu więźniom”. Z drugiej strony Międzynarodowy Czerwony Krzyż, znany ze swoich humanitarnych wysiłków, znalazł się w kontrowersji innego rodzaju. W chaosie po wojnie Czerwony Krzyż wydał dokumenty podróżne i papiery tożsamości tysiącom uchodźców. Twierdzi się, że ten system został wykorzystany przez nazistów, którzy zdobyli te dokumenty pod fałszywymi tożsamościami, ułatwiając im ucieczkę, szczególnie do Ameryki Południowej. Wśród beneficjentów takich dokumentów był Adolf Eichmann, który uzyskał paszport Czerwonego Krzyża na nazwisko Ricardo Clement i uciekł do Argentyny. Łatwość, z jaką Eichmann i inni tacy jak on wykorzystali humanitarne mechanizmy Czerwonego Krzyża, podkreśliła wyzwania stojące przed organizacjami międzynarodowymi w czasach niepokoju. Zarówno Watykan, jak i Czerwony Krzyż w swoich odpowiednich zdolnościach stanęli wobec ogromnych wyzwań w okresie powojennym. Watykan nawigował skomplikowanym politycznym krajobrazem powojennej Europy, podczas gdy Czerwony Krzyż mierzył się z bezprecedensowym kryzysem uchodźczym. Jednak ich domniemany udział w pomaganiu uciekającym nazistom postawił poważne etyczne i moralne pytania. Debata nad ich rolami jest dodatkowo skomplikowana przez brak konkretnych dowodów w wielu przypadkach. Tajemnicza natura szlaków szczurów i upływ czasu utrudniły ustalenie pełnego zakresu zaangażowania tych instytucji. Jednak oskarżenia i podejrzenia pozostały, rzucając długi cień na ich powojenną historię. Chociaż Watykan i Czerwony Krzyż podjęli kroki w celu odpowiedzi na te zarzuty i byli zaangażowani w liczne humanitarne wysiłki na całym świecie, narracja o ich możliwym zaangażowaniu w pomaganie w ucieczkach nazistów pozostaje bolesnym przypomnieniem o złożonych dylematach moralnych, przed którymi stoją instytucje w czasach kryzysu. W cieniu zemsty, niestrudzona krucjata Simona Wiesenthala. W krajobrazie po II wojnie światowej pojawiła się wyjątkowa postać, symbolem sprawiedliwości i nieustępliwej pogoń, Simon Wiesenthal, człowiek, którego imię stało się synonimem polowania na zbrodniarzy wojennych z nazistowskich Niemiec. Jego droga od ocalałego z Holokaustu do najbardziej znanego na świecie łowcy nazistów jest opowieścią o wytrzymałości, determinacji i niezachwianej zobowiązaniu do sprawiedliwości. Urodzony w 1908 roku w Buczaczu, wówczas części Austro-Węgierskiego Cesarstwa, życie Wiesenthala zmieniło się katastrofalnie podczas Holokaustu. Przeżył kilka obozów koncentracyjnych, w tym Janowska, Płaszów i Mauthausen, ale stracił 89 członków rodziny w wyniku nazistowskiego ludobójstwa. Ta osobista tragedia napędzała jego misję powojenną – ścigać i pociągać do odpowiedzialności osoby odpowiedzialne za Holokaust. Misja Wiesenthala rozpoczęła się w ruinach Mauthausen. Tuż po wojnie sporządził listę oficerów SS i współpracowników, rozpoczynając swoją dożywotnią misję. Jego podejście łączyło dokładne badania, rozległą sieć informatorów i niezwykłą zdolność do łączenia odległych od siebie informacji. Jednym z największych osiągnięć Wiesenthala było pomoc w schwytaniu Adolfa Eichmanna, jednego z głównych architektów Holokaustu. W 1953 roku Wiesenthal otrzymał informację, że Eichmann jest w Argentynie. Jego nieustępliwe pościgi i sporządzony przez niego dossier były kluczowe w ostatecznym schwytaniu Eichmanna przez agentów izraelskiego Mossadu w 1960 roku oraz jego późniejszym procesie i egzekucji. Kolejnym znaczącym sukcesem było schwytanie Franza Stangla, komendanta obozów zagłady w Treblince i Sobiborze. Stangl, odpowiedzialny za śmierć niemal 900 tysięcy osób, został aresztowany w Brazylii w 1967 roku, głównie dzięki wysiłkom Wiesenthala. Praca Wiesenthala nie była pozbawiona kontrowersji. Jego jednostronne dążenie do sprawiedliwości czasami stawiało go w opozycji do rządów i innych żydowskich organizacji. Krytycy kwestionowali jego metody i dokładność niektórych jego twierdzeń. Jednakże jego zaangażowanie pozostało niezachwiane. Jak słynnie powiedział Wiesenthal, dla mnie nie ma przedawnienia dla morderstwa. Moja praca jest ostrzeżeniem dla morderców jutra,
że nigdy nie będą mogli odpocząć. Działając z małego, zagraconego biura w Wiedniu, nazwisko Wiesenthala stało się symbolem nadziei dla okalałych z Holokaustu szukających sprawiedliwości. Jego Centrum Simona Wiesenthala, założone w 1977 roku w Los Angeles, kontynuuje jego dziedzictwo, promując prawa człowieka i edukację o Holokauście na całym świecie. Do czasu jego śmierci, w 1905 roku, Wiesenthal brał udział w identyfikacji i schwytaniu ponad 1100 nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Jego życiowe dzieło było świadectwem mocy determinacji jednostki w obliczu monumentalnej niesprawiedliwości. Poza liczbami i głośnymi sprawami, dziedzictwo Wiesenthala znajduje się również w mniej znanych historiach. Często mówił o moralnym obowiązku pamięci o ofiarach i ważności sprawiedliwości nad zemstą. Jego pościg nie był tylko o odwet, to była misja w obronie świętości ludzkiego życia i godności. Echa mrocznej przeszłości. Śledzenie byłych nazistów w powojennych arenach politycznych. W następstwie II wojny światowej, kiedy alianckie mocarstwa dążyły do odbudowy zniszczonej Niemiec, ujawniła się niewygodna prawda. Wiele osób, które były częścią reżimu nazistowskiego, znalazło drogę do pozycji wpływu w nowo powstałych demokratycznych rządach, szczególnie w zachodnich Niemczech. To zjawisko, złożona interakcja konieczności, pragmatyzmu i przeoczonej przeszłości, stało się znaczącym aspektem powojennej polityki europejskiej. Szacuje się, że do 1957 roku około 77% starszych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości było byłymi nazistami. Proces denazyfikacji, początkowo rygorystyczny, stopniowo tracił swoją intensywność, zwłaszcza w obliczu nadchodzącej zimnej wojny. Zachodni sojusznicy, głównie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, zmienili swój nacisk z karania byłych nazistów na ustanowienie stabilnych i prosperujących zachodnich Niemiec jako bastionu przeciwko komunizmowi. Ta zmiana priorytetów otworzyła drogę dla wielu byłych nazistów do reintegracji w życie cywilne, a nawet do osiągnięcia pozycji władzy. Na początku lat 50. mniej niż 200 nazistów zostało uwięzionych za zbrodnie wojenne. Jednym z godnych uwagi przykładów był Hans Globke, który pełnił funkcję szefa sztabu kanclerza zachodnich Niemiec, Konrada Adenauera, od 1953 do 1963 roku. Globke odegrał znaczącą rolę w opracowywaniu ustaw norymberskich, ram prawnych instytucjonalizujących dyskryminację rasową w nazistowskich Niemczech. Pomimo swojej przeszłości, Globke stał się kluczową postacią w rządzie zachodnich Niemiec, wpływając na jego kierunek w krytycznych latach zimnej wojny. Jego wpływ był taki, że Adenauer kiedyś zauważył: wolę mojego Globkego niż twojego generała każdego dnia. Innym przykładem był Kurt Georg Kiesinger, który został kanclerzem zachodnich Niemiec w 1966 roku. Kiesinger był członkiem partii nazistowskiej i pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podczas wojny. Jego przeszłość stała się przedmiotem publicznej debaty i protestów, szczególnie podczas ruchów studenckich lat 60. To zaowocowało słynnym incydentem w 1968 roku, kiedy Beate Klarsfeld publicznie spoliczkowała go, nazywając go nazistą. W dziedzinie nauki i technologii byli nazistowie również znaleźli rolę w nowych strukturach rządowych. Wernher von Braun, oficer SS i mózg za programem rakiety V2, został zabrany do Stanów Zjednoczonych jako część operacji Paperclip i ostatecznie stał się wybitną postacią w NASA. Jego historia jest przykładem, jak wiedza wojenna była często ceniona bardziej niż moralna odpowiedzialność w kontekście zimnej wojny. Von Braun kiedyś stwierdził: wiedzieliśmy, że stworzyliśmy nowy środek prowadzenia wojny i pytanie, jakiej narodowości, jakiej zwycięskiej narodowości jesteśmy gotowi powierzyć ten nasz wytwór, było decyzją moralną bardziej niż cokolwiek innego. Sytuacja w zachodnich Niemczech była odzwierciedleniem szerszego trendu w Europie, gdzie wielu byłych nazistów zdołało uniknąć ścigania i zintegrować się ponownie ze społeczeństwem. Ta reintegracja była ułatwiona częściowo przez chaotyczne środowisko powojenne, gdzie zniszczono lub zgubiono dokumenty, a sama skala zaangażowania w reżim nazistowski sprawiła, że dokładna weryfikacja była niepraktyczna. Na przykład w Austrii raport z 1948 roku
zauważył, że prawie 60% biurokratów było byłymi nazistami. Obecność byłych nazistów w powojennych rządach była nie tylko problemem politycznym, ale także dylematem moralnym i etycznym. Nasuwała pytania o naturę sprawiedliwości i proces pojednania. Filozofka Hannah Arendt, komentując proces Adolfa Eichmanna, zwróciła uwagę na banalność zła, wskazując, jak zwykli ludzie mogli stać się współwinnymi straszliwych zbrodni. Ta obserwacja była wyraźnie istotna w kontekście byłych nazistów zajmujących stanowiska rządowe. Dziedzictwo tego okresu jest złożone. Z jednej strony integracja byłych nazistów w powojennych rządach może być postrzegana jako pragmatyczna konieczność odbudowy zdewastowanego narodu. Z drugiej strony reprezentuje ona niepokojący kompromis, gdzie dążenie do stabilności i antykomunistycznych sojuszy przesłoniło dążenie do sprawiedliwości za zbrodnie ery nazistowskiej. W cieniu hańby, obciążone dziedzictwo rodzin nazistów, następstwa II wojny światowej pozostawiły wyjątkowe i często bolesne dziedzictwo dla rodzin prominentnych nazistowskich urzędników. Rodziny te zmagały się z głębokim i złożonym ciężarem, mieszaniną winy, wstydu, zamieszania i czasami buntu, gdy poruszały się w życiu w cieniu swoich niesławnych krewnych. Historie tych rodzin dostarczają ludzkiego wymiaru do skutków zbrodni reżimu nazistowskiego. Jednym uderzającym przykładem jest rodzina Heinricha Himmlera, architekta Holokaustu. Jego córka Gudrun Burwitz, urodzona w 1929 roku, pozostała kontrowersyjną postacią przez całe życie, nigdy publicznie nie wyrzekając się ojca ani jego czynów. Zamiast tego zaangażowała się w Stille Hilfe, organizację znana z wsparcia aresztowanych, skazanych lub uciekinierów, byłych członków SS. Życie Burwitz jest przykładem skomplikowanych, często nierozwiązanych relacji niektórych potomków nazistów z przeszłością swojej rodziny. Stanowczo broniła ojca, stwierdzając w rzadkim wywiadzie: to, co zrobił, zrobił dla Niemiec. Na przeciwnym biegunie jest rodzina Hermana Göringa, zastępcy Hitlera. Jego córka, Edda Göring, urodzona w 1938 roku, żyła większość swojego życia pod presją i stygmatem działań ojca. Zachowywała niski profil, rzadko mówiąc publicznie o ojcu, żyjąc z ciągłym przypomnieniem o mrocznym dziedzictwie swojej rodziny. W rzadkim komentarzu Edda wspomniała, że kochała swojego ojca, ale zmagała się z rzeczywistością jego roli w reżimie nazistowskim. Rodzina Rudolfa Hössa, komendanta Auschwitz, stanęła przed inną podróżą. Jego syn, Rainer Höss, urodzony w 1965 roku, stał się otwartym krytykiem działań swojego dziadka, poświęcając swoje życie na edukowanie młodych ludzi o niebezpieczeństwach nienawiści i ekstremizmu. W poruszającym symbolu pojednania Rainer nawet odwiedził Auschwitz, stając się wyraźnym przeciwieństwem okropnego dziedzictwa swojego dziadka. Rainer powiedział w wywiadzie: muszę żyć z faktem, że był moim dziadkiem, ale zdecydowałem się nie być jego wnukiem. Potomkowie Józefa Goebbelsa, nazistowskiego ministra propagandy, również zmierzyli się ze skomplikowanym dziedzictwem. Harald Quandt, 1921-1967, pasierb Goebbelsa z poprzedniego małżeństwa jego żony Magdy, stał się po wojnie udanym przemysłowcem. W przeciwieństwie do wielu nazistowskich rodzin, Quantowie zdołali zachować dużą część swojego bogactwa i wpływów, chociaż rzadko mówili publicznie o swoich powiązaniach z Goebbelsem. Rodzina Quantów, posiadająca znaczne udziały w BMW i innych firmach, stanęła w obliczu kontroli znacznie później, z dokumentem niemieckim z 2007 roku, podkreślającym ich wykorzystanie przymusowej pracy podczas wojny. Być może jedną z najbardziej poruszających historii jest ta o Niklasie Franku, synu Hansa Franka, generalnego gubernatora okupowanej Polski. Niklas był bezwzględnie krytyczny wobec swojego ojca, opisując go jako opłakanego fanatyka Hitlera i poświęcił dużą część swojego życia na potępianie zbrodni swojego ojca i reżimu nazistowskiego. Napisał książkę PT, Ojciec, rozliczenie, w której bezpośrednio zmierzył się z dziedzictwem swojego ojca. Doświadczenia tych rodzin bardzo się różniły. Niektóre z nich wybrały konfrontację z przeszłością, podczas gdy inne wolały żyć w jej cieniu, rzadko uznając historyczne brzemię, które nosiły. Niektórzy, jak Bettina Göring, prawnuczka Hermana Göringa, wybrali fizyczne i psychiczne oddalenie się od swojego dziedzictwa.
przy czym Bettina poddała się sterylizacji, powołując się na pragnienie nieprzekazywania dalej linii krwi Göringa. Zastanawiała się nad swoją decyzją, mówiąc: w wieku 30 lat poddałam się zabiegowi podwiązania jajowodów, ponieważ obawiałam się, że mogę stworzyć kolejnego potwora. Ta generacyjna saga rodzin nazistowskich nie jest tylko przypisem do historii. To świadectwo długiego i często bolesnego cienia, jaki takie mroczne dziedzictwa rzucają na rodziny. Mówi o złożonych ludzkich emocjach winy, wstydu, zaprzeczenia i czasami głębokiego poczucia odpowiedzialności za naprawienie błędów przeszłości. Cienie na pustyni. Nieopowiedziana historia nazistów na Bliskim Wschodzie. W burzliwym następstwie II wojny światowej, kiedy świat dążył do odbudowy i rozliczenia się z okropnościami przeszłości, rozwinął się mniej znany rozdział na Bliskim Wschodzie. Ten region, daleki od epicentrów konfliktu, stał się nieoczekiwanym schronieniem dla niektórych członków reżimu nazistowskiego. Historia tych osób, które znalazły schronienie, a nawet rolę w krajach Bliskiego Wschodu, jest złożonym przecięciem geopolityki, ideologii i trwałego dziedzictwa nazizmu. Jedną z najbardziej znaczących postaci w tej narracji był Alois Brunner, bliski współpracownik Adolfa Eichmanna i kluczowy architekt Holokaustu. Brunner znalazł drogę do Syrii, gdzie podobno doradzał rządowi w sprawach bezpieczeństwa i technik przesłuchań. Pomimo licznych prób zlokalizowania i ekstradycji, Brunner unikał schwytania, żyjąc w Damaszku pod pseudonimem dr Georg Fischer. Jego obecność w Syrii była jawna tajemnicą i uważa się, że odegrał rolę w brutalnym stłumieniu opozycji w kraju. Przetrwanie Brunnera w Syrii, często plotkowane, ale nigdy oficjalnie potwierdzone, pozostało źródłem frustracji dla łowców nazistów z centrum Szymona Wiesenthala, stwierdzającym, że był jednym z najważniejszych nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Innym niesławnym nazistą, który znalazł się na Bliskim Wschodzie, był Johann von Lerz, znany nazistowski propagandysta. Po konwersji na islam przyjął nazwisko Omar Amin i przeniósł się do Egiptu, gdzie znalazł zatrudnienie w reżimie Gamala Abdel Nassera. Von Lerz wykorzystał swoje doświadczenie w propagandzie, aby pomóc rządowi Nassera, szczególnie w jego antyizraelskiej i antysyjonistycznej retoryce. Jego przemiana z propagatora ideologii nazistowskiej na głos w reżimie Nassera oznaczała osobliwy zwrot w jego ideologicznej podróży. Sprawa Franza Rademachera, byłego urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odpowiedzialnego za sprawy żydowskie w nazistowskich Niemczech, jest również znacząca. Po ucieczce z Niemiec, Rademacher na krótko znalazł schronienie w Syrii, a później w Egipcie, gdzie nadal głosił swoje antysemickie przekonania. Historia Rademachera zakończyła się w 1962 roku, kiedy został aresztowany w Syrii i ekstradowany do Niemiec, gdzie stanął przed sądem za swoje zbrodnie wojenne. Ci ludzie byli częścią szerszego wzorca, w którym kraje Bliskiego Wschodu, głównie Egipt i Syria, zapewniały schronienie byłym nazistom. Zjawisko to można częściowo wyjaśnić krajobrazem geopolitycznym tamtych czasów. W pierwszych latach zimnej wojny Bliski Wschód był regionem o strategicznym znaczeniu, a doświadczenie byłych nazistów w dziedzinach wojskowości, wywiadu i propagandy było cenne dla rządów dążących do wzmocnienia swojej władzy i przeciwdziałania postrzeganym zagrożeniom, szczególnie ze strony Izraela i państw sojuszniczych Zachodu. Motywacje krajów Bliskiego Wschodu do schronienia tych osób były zróżnicowane. W niektórych przypadkach były one napędzane wspólną wrogością wobec syjonizmu i Izraela. Dla innych było to praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiedzy tych doświadczonych urzędników i operatorów. Egipt, na przykład za czasów Nassera, znany był z zatrudniania kilku byłych nazistów w swoich sektorach wojskowych i wywiadowczych, wykorzystując ich doświadczenie w konfliktach z Izraelem. Obecność byłych nazistów na Bliskim Wschodzie nie była bez kontrowersji. Była źródłem napięć w stosunkach międzynarodowych, szczególnie z Izraelem i organizacjami żydowskimi, które dążyły do pociągnięcia tych zbrodniarzy wojennych do odpowiedzialności. Niechęć lub odmowa niektórych rządów Bliskiego Wschodu do ekstradycji tych osób była często cytowana jako punkt sporu. Historie tych nazistów na Bliskim Wschodzie podkreślają również złożony i często mętny charakter międzynarodowej sprawiedliwości. Chociaż niektórzy, jak Eichmann, ostatecznie zostali schwytani i postawieni przed sądem, inni, tacy jak Brunner i von Lerz,
uniknęli sprawiedliwości, chronieni przez te same geopolityczne siły, które kiedyś uczyniły ich potężnymi. Nierówny pościg za tymi osobami odzwierciedlał skomplikowany i często sprzeczny charakter powojennej geopolityki. Dziedzictwo tych byłych nazistów na Bliskim Wschodzie jest przypomnieniem o dalekosiężnych skutkach II wojny światowej i Holokaustu. Ukazuje, jak macki tego globalnego konfliktu sięgały daleko poza Europę, wpływając na politykę i społeczeństwo w odległych regionach. Odzyskiwanie historii. Trudna droga odzyskiwania sztuki i majątku z okresu nazistowskiego. W cieniu okropnych zbrodni popełnionych przez nazistów trwa od dziesięcioleci rozległy i skomplikowany wysiłek. Odzyskiwanie i restytucja sztuki oraz majątku złupionego podczas II wojny światowej. Ten monumentalny wysiłek zwrotu skradzionych przedmiotów ich prawowitym właścicielom lub ich potomkom to nie tylko kwestia prawna i finansowa, ale także kluczowy krok w leczeniu głębokich ran zadanych przez reżim nazistowski. Szacuje się, że w tym okresie skradziono ponad 600 tysięcy obrazów, a wysiłki na rzecz ich odzyskania trwają do dziś. Skala łupiestwa nazistów była zdumiewająca. Szacuje się, że nazistowie złupili około 20% sztuki europejskiej podczas wojny, w tym obrazy, rzeźby i inne cenne artefakty kulturowe. Systematyczne łupiestwo było częścią ich szerszej kampanii opresji i ludobójstwa, szczególnie wymierzonej w żydowskie rodziny i instytucje. Na przykład rodzina Rothschildów straciła znaczną część swojej obszernej kolekcji sztuki na rzecz łupiestwa nazistowskiego. Jednym z najbardziej emblematycznych przypadków odzyskiwania sztuki jest słynny obraz Portret Adele Bloch-Bauer I, autorstwa Gustawa Klimta. Obraz został skradziony rodzinie Bloch-Bauer przez nazistów w 1941 roku. Dopiero w 2006 roku, po długiej batalii prawnej, Maria Altman, bratanica Adele Bloch-Bauer, odzyskała to arcydzieło, które następnie zostało sprzedane za 135 milionów dolarów. Walka Altman została później zekranizowana w filmie z 2015 roku Kobieta w złocie, przyciągając szerszą uwagę publiczną do kwestii restytucji sztuki. Jej sprawa była przełomowa w otwieraniu drzwi dla wielu podobnych roszczeń. Droga odzyskiwania jest pełna prawnych i biurokratycznych wyzwań. Wiele dzieł sztuki znalazło się w muzeach i prywatnych kolekcjach, często z niewielką dokumentacją pozwalającą śledzić ich pochodzenie. Zasady konferencji waszyngtońskiej dotyczące sztuki skonfiskowanej przez nazistów, ustanowione w 1998 roku, były znaczącym krokiem naprzód, dostarczając wytycznych do identyfikacji i restytucji łupionej sztuki. Jednakże wdrażanie tych zasad było nierówne, a niektóre instytucje były bardziej skłonne niż inne do badania pochodzenia swoich zbiorów i zwracania przedmiotów, gdy było to odpowiednie. Odkrycie w 1993 roku skarbu sztuki monachijskiej, ponad 1500 dzieł przechowywanych przez Corneliusa Gurlita, syna dilera sztuki z okresu nazistowskiego, podkreśliło ogromną skalę problemu. Odkrycie skarbu Gurlita w 2012 roku, kolekcji ponad 1400 dzieł sztuki znalezionych w mieszkaniu Corneliusa Gurlita, syna dilera sztuki z okresu nazistowskiego, podkreśliło trwające wyzwania restytucji sztuki. To odkrycie doprowadziło do powstania niemieckiej Fundacji Utraconej Sztuki, poświęconej badaniu pochodzenia sztuki podejrzewanej o bycie łupem nazistów. Zbiór zawierał prace Picassa, Matissa, Dixa i innych. Odzyskiwanie majątku wykracza poza dzieła sztuki, obejmując szeroki zakres własności i kosztowności. Organizacja następcza restytucji żydowskiej została założona, aby pomóc w odzyskiwaniu żydowskiej własności w Niemczech, która nie miała identyfikowalnych spadkobierców. Podobnie konferencja roszczeń nieustannie pracuje nad zabezpieczeniem odszkodowań dla okalałych z Holokaustu i ich spadkobierców, rozdzielając ponad 70 miliardów dolarów odszkodowań od 1952 roku. Emocjonalny wpływ tych wysiłków restytucyjnych nie może być przeceniony. Dla wielu rodzin zwrot obrazu lub kawałka własności jest potężnym symbolem sprawiedliwości i namacalnym połączeniem z przeszłością, która została brutalnie przerwana. To nie tylko o wartość pieniężną tych przedmiotów, ale o honorowanie pamięci tych, którzy cierpieli pod reżimem nazistowskim. Pomimo tych wysiłków, tysiące dzieł sztuki i znaczne ilości własności pozostają niezidentyfikowane.
Trwające poszukiwania i batalie prawne podkreślają złożoność rozwiązywania krzywd przeszłości. Dla wielu ocalałych i ich rodzin walka o restytucję jest bolesnym przypomnieniem straty i traumy, której doświadczyli. W jednej z godnych uwagi anegdot, kiedy obraz Aktor Picassa został zwrócony spadkobiercom niemiecko-żydowskiego bankiera, od którego został skonfiskowany, jeden z członków rodziny skomentował: "Ten obraz jest symbolem naszej rodzinnej odporności w obliczu ogromnej przeciwności." Nieustający cień. Śledzenie dziedzictwa ideologii nazistowskiej w neofaszyzmie. Dekady po upadku III Rzeszy toksyczne dziedzictwo ideologii nazistowskiej nadal rzuca długi, mroczny cień na całym świecie. Pojawienie się i trwanie grup neofaszystowskich stanowi niepokojącą kontynuację nienawistnych i suprematystycznych doktryn, które napędzały reżim Hitlera. Te grupy, choć różnią się organizacją i wpływami, dzielą wspólną nitkę w swoim uwielbieniu dla zasad nazistowskich oraz w podtrzymywaniu nienawiści rasowej i antysemityzmu. Jak sugerują raporty z końca lat 2010, na świecie działa setki grup neofaszystowskich z łączną liczbą dziesiątek tysięcy członków. Korzenie neofaszyzmu można wytropić do okresu powojennego, okresu naznaczonego zamieszaniem i ideologiczną próżnią w częściach Europy. Początkowo te grupy składały się z byłych nazistowskich urzędników i sympatyków, którzy nie mogli pogodzić się z porażką Niemiec i zdyskredytowaniem nazistowskich przekonań. Z czasem ideologia neofaszystowska zaczęła przemawiać do nowych pokoleń, ewoluując, aby dostosować się do współczesnych kontekstów, jednocześnie zachowując swoje główne zasady czystości rasowej, antysemityzmu i autorytaryzmu. W latach 50. i 60. kraje takie jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania były świadkami powstawania takich grup, powtarzając retorykę rasowej wyższości i odnowy narodowej. Jedną z najwcześniejszych i najbardziej niesławnych grup neofaszystowskich była amerykańska Partia Nazistowska, założona w 1959 roku przez George'a Lincolna Rockwella. Organizacja Rockwella, mimo swojego marginalnego statusu, zyskała notoryczność dzięki prowokacyjnym zgromadzeniom i bezwstydnej promocji ideałów nazistowskich. Rockwell, często ubrany w mundur przypominający SS, haniebnie oświadczył: "Musimy mieć czystą, białą Amerykę lub zginąć." Jego zamordowanie w 1967 roku niewiele zrobiło, aby stłumić rozprzestrzenianie się ruchu. W Europie odrodzenie ideologii skrajnie prawicowych zaowocowało powstaniem grup takich jak Front Narodowy w Wielkiej Brytanii, założony w 1967 roku, i Niemiecka Partia Narodowo-Demokratyczna, założona w 1964 roku. Te grupy, choć nie zawsze otwarcie identyfikujące się jako neofaszystowskie, głosiły kluczowe aspekty ideologii nazistowskiej, w tym ultranacjonalizm, ksenofobię i segregację rasową. NPD na przykład zmagała się z licznymi wyzwaniami prawnymi w Niemczech z powodu swojego ideologicznego zbliżenia do partii nazistowskiej. Ich zgromadzenia i działania propagandowe często wywoływały znaczne oburzenie publiczne i kontrdemonstracje. Upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku i następujące po nim społeczne i ekonomiczne zamieszanie we wschodniej Europie stanowiły żyzny grunt dla odrodzenia się ideologii neofaszystowskich. Grupy takie jak Rosyjska Jedność Narodowa w Rosji, założona w 1990 roku przez Aleksandra Barkaszowa, często pojawiającego się w mundurach naśladujących Hitlerjugend, zdobyły zwolenników. Te grupy wykorzystywały społeczne niepokoje i ekonomiczne trudności, obwiniając mniejszości i promując ultranacjonalistyczne poglądy. Na początku lat 2000 Rosja stała się centrum działalności neofaszystowskiej z kilkoma incydentami przemocowymi przypisywanymi tym grupom. Era internetu dała grupom neofaszystowskim potężne narzędzie do propagandy i rekrutacji. Strony internetowe, fora online i media społecznościowe pozwoliły tym grupom na szerzenie swoich ideologii szerzej i skrycie. Ta cyfrowa propagacja doprowadziła do niepokojącego trendu globalnej współpracy między frakcjami neofaszystowskimi, przekraczając granice narodowe i tworząc rozproszoną, międzynarodową sieć zwolenników. Platformy online były wykorzystywane do koordynowania wydarzeń, rozpowszechniania propagandy
a nawet rekrutacji członków na całym świecie. Pomimo starań, aby zwalczyć rozprzestrzenianie się grup neofaszystowskich, wyzwania trwają. Ulotny i często zdecentralizowany charakter tych grup sprawia, że są one trudne do skutecznego monitorowania i przeciwdziałania. Co więcej, szersze społeczne i polityczne kwestie, takie jak dysproporcje ekonomiczne i imigracja, które często napędzają skrajnie prawicowe nastroje, dodają warstw złożoności do rozwiązania tego problemu. Rządy i agencje egzekwowania prawa na całym świecie borykają się z wyzwaniem znalezienia równowagi między wolnością słowa a potrzebą ograniczenia mowy nienawiści i zapobiegania przemocy. W obliczu tych wyzwań różne rządy i organizacje międzynarodowe nasiliły wysiłki na rzecz przeciwdziałania ideologiom neofaszystowskim. Programy edukacyjne, środki prawne i inicjatywy przeciwdziałania radykalizacji zostały wdrożone w próbie powstrzymania fali wpływu neofaszyzmu. Na przykład w Niemczech szeroko zakrojona edukacja na temat Holokaustu i zagrożeń ze strony ekstremizmu skrajnie prawicowego jest częścią programu nauczania w celu zaszczepienia młodych pokoleń przeciwko tym ideologiom. Odsnuwanie umysłu. Zrozumienie psychologii za fenomenem nazistowskim. Wzrost reżimu nazistowskiego i jego zdolność do pozyskiwania wsparcia zwykłych ludzi w jego straszliwie destrukcyjnym planie pozostaje jednym z najbardziej zagmatwanych i badanych aspektów współczesnej historii. Badania psychologiczne i socjologiczne zagłębiały się głęboko w mentalność tych, którzy byli częścią tego reżimu, starając się zrozumieć, jak z pozoru przeciętni ludzie mogli stać się agentami jednego z najbrutalniejszych rozdziałów w historii. Procesy norymberskie po II wojnie światowej, które pociągnęły do odpowiedzialności zbrodniarzy wojennych nazistów, pierwsze rzuciły światło na to pytanie, pozostawiając świat zastanawiającym się, jak cywilizowani ludzie stali się sprawcami niewypowiedzianych okropności. Podstawy tych badań można prześledzić do okresu tuż po wojnie. Wśród wczesnych badań wyróżnia się osobowość autorytarną. 1950 rok, opracowaną przez Teodora Adorno i innych badaczy. Zaproponowali, że szczególny typ osobowości, charakteryzujący się sztywną konwencjonalnością, poddaniem się autorytetowi i wrogością wobec grup zewnętrznych, był bardziej podatny na ideologie faszystowskie. Ta teoria sugerowała, że pewne cechy osobowości mogą predysponować jednostki do ekstremistycznych przekonań. Adorno słynnie powiedział: „Faszystowski agitator to zazwyczaj mistrz słowa mówionego”. Innym przełomowym badaniem były eksperymenty posłuszeństwa Stanleya Milgrama na początku lat 60. Milgram starał się zrozumieć, jak zwykli ludzie mogą być zmuszeni do popełnienia aktów okrucieństwa pod autorytetem. Jego wyniki ujawniły, że znacząca liczba uczestników była gotowa podawać, jak sądzili, bolesne wstrząsy elektryczne innym, kiedy instruowani byli przez postać autorytarną. Wnioski Milgrama, że zwykli ludzie są skłonni do wykonywania poleceń wydanych przez postać autorytetu, nawet do stopnia zabijania niewinnej osoby, mają głębokie implikacje dla zrozumienia zachowania jednostek w ramach reżimu nazistowskiego. Milgram zauważył, zwykli ludzie, po prostu wykonujący swoje prace i bez żadnej szczególnej wrogości z ich strony, mogą stać się agentami w strasznie destrukcyjnym procesie. W dziedzinie socjologii prace Hannah Arendt, zwłaszcza jej koncepcja banalności zła, jak zbadała to w swojej książce Eichmann w Jerozolimie, Raport o banalności zła, 1963 rok, przyniosły nową perspektywę. Studium Arendt nad Adolfem Eichmannem, kluczowym architektem Holokaustu, przedstawiało go nie jako fanatycznego ideologa, ale jako zaskakująco przeciętnego człowieka, który wykonywał okropieństwa po prostu jako część swojej pracy. Ta idea sugerowała, że zdolność do zła może być bardziej pospolita i powszechna niż wcześniej sądzono. Arendt słynnie stwierdziła: „Smutna prawda jest taka, że większość zła jest czyniona przez ludzi, którzy nigdy nie postanowili być dobrzy lub źli”. Eksperymenty Milgrama i teoria Arendt były przedmiotem różnych krytyk i reinterpretacji na przestrzeni lat. Niektórzy naukowcy argumentują, że teorie te nie doceniają roli zaangażowania ideologicznego w działaniach nazistów. Inni wskazują na wpływ silnie militarystycznej i nacjonalistycznej kultury w przedwojennej Niemczech, która przyzwyczajała jednostki do konformizmu i posłuszeństwa.
Badacze tacy jak Christopher Browning w swojej książce Zwykli ludzie, która badała działania jednostki policyjnej nazistów w Polsce, dostarczyli wglądów w to, jak przeciętni ludzie stali się współwinnymi Holokaustu. Najnowsze badania poszerzyły się o perspektywy neurologiczne, badając, jak funkcjonowanie i struktura mózgu mogą wpływać na podatność na ekstremistyczne przekonania. Badania z wykorzystaniem obrazowania mózgu sugerowały, że jednostki o ekstremalnych przekonaniach mogą wykazywać różne wzorce aktywności mózgowej podczas przetwarzania informacji lub podejmowania decyzji, chociaż ta dziedzina jest nadal w początkowej fazie. Te badania mają na celu zrozumienie neurologicznych podstaw podatności na ekstremistyczne ideologie. Dynamika grupowa odgrywa również kluczową rolę w zrozumieniu fenomenu nazistowskiego. Koncepcja myślenia grupowego, gdzie pragnienie harmonii w grupie podejmującej decyzje przeważa nad realistyczną oceną alternatyw, jest postrzegana jako znaczący czynnik w tym, jak polityka nazistowska mogła być szeroko akceptowana i wykonywana bez krytycznego sprzeciwu. Teoria tożsamości społecznej, która zakłada, że ludzie czerpią część swojej tożsamości z przynależności do grupy, może również pomóc wytłumaczyć silną lojalność w grupie i wrogość wobec grup zewnętrznych wykazywaną przez nazistów. Ta teoria sugeruje, że nacisk nazistów na aryjską tożsamość i demonizację Żydów i innych mniejszości odegrały kluczową rolę w kształtowaniu spójności grupowej i posłuszeństwa. Te badania łącznie sugerują, że sukces reżimu nazistowskiego w mobilizowaniu zwykłych ludzi nie był wyłącznie wynikiem indywidualnej psychopatologii ani unikalnej niemieckiej wady kulturowej. Raczej był to skomplikowana interakcja cech osobowości, wpływów społecznych, czynników kulturowych i presji sytuacyjnych, które uczyniły reżim nazistowski możliwym. Zrozumienie psychologicznych i socjologicznych podstaw reżimu nazistowskiego to więcej niż akademickie ćwiczenie. Służy jako istotne przypomnienie o potencjale zła we wszystkich społeczeństwach. Podkreśla to znaczenie czujności wobec autorytaryzmu oraz potrzebę krytycznego myślenia i moralnej odwagi w obliczu destrukcyjnych ideologii. W miarę jak społeczeństwo nadal zmaga się z lekcjami przeszłości, te spostrzeżenia pozostają kluczowe w zapobieganiu powtórzeniu się tak ciemnego rozdziału w historii ludzkości. W tej podróży przez historię byliśmy świadkami przemiany powojennych Niemiec, moralnych dylematów operacji Paperclip, enigmatycznych opowieści o sieci Odessy i trwających wysiłków na rzecz przywrócenia skradzionej sztuki i godności ofiarom. Każdy wątek tej narracji, wpleciony w strukturę czasu, służy jako świadectwo ludzkiej odporności i nieustępliwego dążenia do sprawiedliwości. Odbijając się na tych wydarzeniach, przypominamy sobie wzruszające słowa Elie Wiesela, ocalałego z Holokaustu i laureata Nagrody Nobla, który powiedział: dla umarłych i żyjących musimy być świadkami. Ta podróż przez los nazistów po II wojnie światowej podkreśla znaczenie pamiętania i świadectwa historii, nie tylko aby uczcić tych, którzy cierpieli, ale także aby zapewnić, że taka ciemność nie znajdzie ponownie drogi do naszego świata.